To było tak, żeśmy weszli tam i nagrali i wyszli. Aha. Ja tu przychodziłem oczywiście często na koncerty jazzu nad Odrą, ale to było na tej sali koncertowej. Pamięta pan realizatora, który siedział za sterami? No pamiętał, że siedział i tak. Pamiętał, że nas ustawiał na początku dość dużo. Oni tam coś brzdąknęli parę razy i on to wszystko ustawiał, ale kto to był, to nie pamiętam. No tak. No czuję. To jest tu to wejście. Zajrzymy. Zobaczymy, czy pan będzie wiedział. O. Czy to może być to miejsce? Pan spojrzy, że tu na górę to jest teraz zabudowane, a wyglądało inaczej, nie? I tam myśmy siedzieli? Tak. Jakże nagrywali? No to było tam. Bo oni tutaj się ustawili, tak na zimno zupełnie. Aha. Tu, a myśmy tam siedzieli i nagrywali po prostu, w tym miejscu. A pamięta pan, jaki tu był układ tego wszystkiego, jak oni przyszli? To było pusto w zasadzie. Dlatego mi się wydawało, że to była bardzo zimna atmosfera. Tak jakoś pusto, nie mrawo. I oni tu się ustawiali przez jakiś czas, a myśmy tam siedzieli na górze i patrzyli, jak oni to robią. Mieliście jakiś kontakt, że dawaliście sobie sygnały? No oczywiście, że tak. No, to było tam razem, nie? Czyli kto był? Był pan? No był pan Krzemiński i ten realizator dźwięku. Mhm. A z zespołu? No trójka. No, był Kora, Marek Jackowski i John Porter. I tu się rozstawili tu się rozstawili ze sprzętami, i dwie gitary i co tam było? No i trzy mikrofony. Trzy mikrofony. No. I próbowali. A ta sala, pamięta pan, czy było inaczej to wyglądało tutaj, jeśli chodzi o... Może pan sobie przypomni. Mi się wydawało, że była trochę większa, no ale trudno, wie pan, może dlatego, że to zostało zabudowane, dlatego mi się wydawało, że to było większe. No ja pamiętam, że tak czy inaczej, John do nas podlatywał zawsze i sprawdzał pierwsze to nagranie. No więc musiał po tych schodach lecieć, bo inaczej nie było wyjścia, skoro tam była ta cała, jak to się nazywa, tablica sterująca czy coś takiego. Mhm. Ile trwało, pamięta pan, ustawienie tego wszystkiego, żeby oni już byli zadowoleni i mogli wziąć mikrofon i zacząć nagrywać? To było bardzo krótko, 15 minut, 20 minut, bo to byli tacy zawodowcy już nawet wtedy, że nie było żadnego problemu. Po prostu ustawili się, pobrzdąkali tam, realizator dźwięku coś tam zrobił i potem byśmy zaczęli nagrywać. To oni wszyscy stali, a potem lecieli na górę z John pierwszy i słuchaliśmy i potem na dół i następne nagranie. Dawali sobie jakieś uwagi? Na przykład śpiewaj szybciej, śpiewaj wolniej, albo to mogłabyś inaczej za... To było jedno nagranie na każdą piosenkę. Tak dobrze poszło, że jedno nagranie, nic nie trzeba było więcej robić. Idealnie. Tak. I od tamtego czasu już pan nie słyszał tych nagrań, jak rozumiem. Nie.